Cześć, otworzyłam chwilę wcześniej, żeby ludzie mogli się pododawać. Czy ktoś może potwierdzić, że mnie słychać? Hej, możecie mi dać znać, czy słychać mnie dobrze? Dzięki. Dobra, to poczekam jeszcze do 20 i możemy sobie zacząć. Jeszcze 3 minuty. Dzięki. Prezentacja już jest na blogu, jak chcecie sobie wejść i na przykład śledzić na swoim komputerze, czy telefonie, czy iPadzie, to jest w zakładce Downloads. Jeszcze poczekamy 2 minuty i będę zaczynać. Karmel jest w innym pokoju, żeby mi nie przeszkadzał, żebym na niego nie najechała, bo zawsze mi się kładzie w nogach i potem boję się, że na niego najadę krzesłem. Dla tych, co teraz dołączyli, prezentacja jest oczywiście udostępniona, już jest na blogu w zakładce Downloads. A jak po live dam jakby linka do tej konkretnej zakładki, jakby ktoś nie mógł znaleźć. Teraz czekamy, aż dołączy trochę więcej osób i zaczniemy sobie tak 20-21. Live będzie bardzo, bardzo szczery, będzie jak najbardziej obiektywnie, ale tym razem się nie będę powstrzymywać. Powiem o wszystkich dobrych rzeczach, o wszystkich złych rzeczach. Także mam nadzieję, że się Wam spodoba. Okej, jeszcze minutka i zaczynamy, także. Wszystko będzie zapisane. Właśnie spróbuję sobie też nagrać na laptopie. Prezentacja jest już udostępniona, ale jeszcze wyślę. Udostępnię na swoim story. Jest na blogu. Także wszystko będzie dostępne. Nawet jak ktoś nie ma teraz czasu słuchać, to wszystko będzie dostępne. Dobra, to chyba możemy. Ja sobie tylko spróbuję to nagrać. Dobra, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Już będę zaczynać. Jak ktoś dołączy później, to potem będzie mógł sobie odsłuchać z nagrania. Tutaj ktoś mi mówi, że mówię po angielsku. Sorry, this live is Polish only. Okej, dobra, to zaczynajmy. Przygotowałam dla Was taką prezentację o studiach medycznych w Turynie, ponieważ
z tego co się orientuję, med.com już zrobiła swój live z Magdą, ale jako, że te studia faktycznie trochę się różnią między uniwersytetami, myślę, że też fajnie je porównać ze sobą i może też jakby nasze perspektywy będą zupełnie różne. Także stwierdziłam, że wczoraj jeszcze do tego miałam problemy z Wi-Fi, nie mogłam się w ogóle połączyć, router mi siadł, także zrobiłam osobnego live'a, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zacznę pokrótce od rekrutacji, bo akurat wbrew pozorom sytuacja jest bardzo prosta. Zacznę od tego, że ja mam normalną polską maturę, chodziłam do normalnego polskiego liceum, nie zdawałam żadnej matury IB, zdawałam maturę po polsku, a konkretnie biologię rozszerzoną, angielski rozszerzony, chemia rozszerzona, matematyka i polski podstawowe. Nie wiem, to chyba tyle. Jak wiecie, ja potem wyjechałam do Liverpoolu, więc jakby tutaj było trochę inaczej. Natomiast jak ktoś się bezpośrednio po liceum aplikuje, no to tak naprawdę nie liczą się żadne wyniki z matury, tylko liczy się wynik z iMatu, to jest taki test wstępny na studia tutaj. Sam iMat zmienił się chyba w ostatnim roku i tam dodali w jednej sekcji trochę więcej pytań, więc ja pisałam iMat 3 lata temu. Nie będę Was kłamać, że jakby pamiętam wiele z niego, bo tak nie jest. Ta wiedza jakby strasznie szybko ucieka i też nie jestem z tym na bieżąco, ale zostawiłam Wam tutaj trzy linki, które no jakby myślę, że pomogą Wam się zorientować. Po pierwsze, jak wygląda ten test, możecie sobie zobaczyć tutaj konkretnie wszystkie poprzednie edycje iMatu. I sami najlepiej ocencie, jak czy to sprawia Wam trudność, czy nie. Moim zdaniem iMat nie jest trudnym egzaminem, ale jest egzaminem innym niż polska matura, stąd może sprawiać pewne trudności. Jakby rozumiem, że to może być trudny egzamin dla kogoś. Trudną częścią jest przede wszystkim te zadania logiczne, czy na jakby krytyczne myślenie, i jakby argumentacje i jakby trzeba dobrze znać angielski i terminologię naukową. Stąd naprawdę polecam zapoznać się z tym egzaminem jak najszybciej, jeżeli myślicie o studiach we Włoszech. I jakby na podstawie tego, co Wam najsłabiej idzie, jakby rozplanować plan nauki. iMat jest co roku we wrześniu, około 10-14 września, nie wiem jak jest w tym roku, chyba 10 września. Więc myślę, że tutaj ktoś mi pisze, że jest English audience, ale no nie będę mówić po angielsku dla jednej osoby. No ogólnie wydaje mi się, że iMat naprawdę nie jest trudnym egzaminem, jest to jak najbardziej do zrobienia. Jeszcze macie tak naprawdę co? Czerwiec, lipiec, sierpień i jeszcze kawałek września. To jest jak najbardziej wystarczająca ilość czasu, żeby się do niego porządnie przygotować. Tak jak powiedziałam, żeby się dostać na studia, trzeba mieć, jakby napisać ten iMat na odpowiednią ilość punktów, która się jakby różni też dla każdego uniwersytetu. Też zależy, ile osób w danym roku będzie próbowało się dostać na konkretny uniwersytet. Oraz musicie też poświadczyć, że ukończyliście te 12 lat edukacji, czyli tak naprawdę świadectwo maturalne wystarczy, ale nie liczy się, jak zdana jest matura konkretnie, czyli nie ma jakby wymagań. Dla kogoś, komu może słabiej poszła matura, bo tak się może zdarzyć, jest to też jakaś tam opcja i myślę, że fajny plan B. Jak wyglądał jakby sam egzamin? Ja zdawałam egzamin w Warszawie. Jest kilka ośrodków egzaminacyjnych, natomiast nie mam pojęcia i nie interesowałam się tym, jak wygląda sytuacja z COVID-19 i jak to wpłynie na te ośrodki egzaminacyjne. Podejrzewam, że na pewno będzie musiał być zrobiony tak, na pewno nie będzie żaden egzamin online, na pewno trzeba będzie go napisać osobiście. Czy będzie w Warszawie? Myślę, że tak, ale tak jak mówię, jak ktoś chce jakby zdawać iMat, no to trzeba sobie te wszystkie rzeczy posprawdzać, bo ja naprawdę już nie jestem z tym na bieżąco.
przygotowanie. Ja też nie jestem dobrą osobą, żeby o tym opowiadać, dlatego że ja już miałam studia skończone w momencie jakby aplikowania się na studia medyczne we Włoszech. Więc ja się przygotowywałam do tego IMAT-u, nie wiem, za 3-4 tygodnie i tak naprawdę no trochę mi się nie... jakby może powinnam była się uczyć trochę więcej, bo jednak jest to taka wiedza, powiedziałabym, z matury rozszerzonej. I też trzeba mieć dobrą strategię zdania tego egzaminu, bo jest trochę mało czasu i jest ujemnie punktowane. Więc jakby o ile się dobrze do niego przygotujecie i będziecie jakby świadomi pewnych wad, które ten egzamin ma, myślę, że super wam pójdzie, jestem tego pewna. Czy ciężko się dostać? Nie, nie jest się ciężko dostać. Szczerze mówiąc, myślę, że czasem zbyt łatwo się dostać tutaj na studia i jakby może nic więcej nie będę mówić na ten temat. Tutaj zostawiłam wam 3 linki, na których jak wejdziecie w te linki, prezentacja będzie udostępniona. Znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. Naprawdę. I jeszcze jest grupa na Facebooku, do której dałam link, medschool.it, do której polecam się zapisać, bo tam jakby są wszyscy wasi koledzy w podobnej sytuacji, możecie się wspierać, jakieś tworzyć grupy, wspólnego uczenia się i tak dalej. Okej, koszty życia w Turynie. Po pierwsze, polecam dodać się, jeżeli już wiecie, że chcecie jechać do Turynu, to polecam się dodać tutaj do tych grup, które wam udostępniłam. Jakieś tam Affiti, Torino, dla studentów, Privati, żeby nie przepłacać za agencję. Agencje, jak tylko zobaczą, że ktoś jest studentem zagranicznym, na pewno będą próbowały wykorzystać wasze głębokie kieszenie. Nie ma sensu przepłacać, szczególnie, że Turyn akurat jest fajny i ma tą przewagę na przykład nad Rzymem czy Mediolanem, że jest stosunkowo tani. Na przykład pokój znajdziecie, myślę, że nawet taniej niż 200 euro, ale może to nie będą jakieś super warunki, ale 200-300 euro to już jest naprawdę fajny pokój. A jak ktoś chce mieć swój własny apartament, to nawet, nie wiem, 350, 80 euro do 600 euro. 600 euro to już taki full wypas, powiedziałabym. Polecam jedną konkretną agencję, Stesso Piano, z którą jakby moja koleżanka miała przyjemność od nich wynajmować. Mają fajne mieszkania, proste umowy. Jakby wszystko jest takie przejrzyste i wszyscy mówią tam po angielsku, więc jakby myślę, że mogę szczerze wam ją polecić, jeżeli myślicie o Turynie. Wyżywienie też w Turynie jest tanie. Są targi z warzywami, z owocami, takie jak nie wiem, w Polsce, że się idzie i można kupić warzywa, owoce na kilogramy, czy tam jakby na wagę. I to naprawdę można na tym zaoszczędzić dużo pieniędzy. No i też to jedzenie jest naprawdę dobrej jakości. Można się naprawdę dobrze odżywiać. To jest jedyna, może nie jedyna, ale przewaga Włoch nad UK, w sensie Wielką Brytanią. Jednak nie do końca wydaje mi się, że był taki dostęp do świeżej żywności w takiej cenie. Komunikacja. Teraz w ogóle wyszło w związku z COVID-19 jakieś takie dofinansowanie 500 euro do rowerów. I ja nie do końca jakby... Znaczy wiem, że można z tego skorzystać do końca grudnia, ale jakby sama też chciałabym się więcej o tym dowiedzieć, ale wstawiłam wam tutaj linka i możecie sobie poszukać, jak się na to zaaplikować. I jeszcze dodałam wam tutaj link do GTT, czyli takiej jakby komunikacji miejskiej w Turynie, gdzie z IZE, o którym będę za chwilę mówić, możecie się ubiegać o jakieś tam zniżki na kartę miejską, tam na semestr albo na rok. I to są bardzo duże zniżki. Już tak nie powiem z pamięci, bo ja tej karty nie kupowałam, bo mam rower, ale to chyba było coś 120 euro, 150 euro za rok, bo to też zależy, jakie macie IZE, o którym za chwilę powiem. O czym jeszcze warto wiedzieć? Wszystkie rachunki za wodę, śmieci, gaz można się ubiegać z niskim IZE o redukcję, albo tam nawet chyba można w ogóle nie ponosić niektórych kosztów.
stołówka z niskim IZE, jak zaaplikujecie o stypendium, taki obiad w stołówce, taki dwudaniowy, solidny jeszcze z deserem i owocem, kosztuje 2,50. Więc wydaje mi się, że naprawdę finansowo można sobie fajnie poradzić, nawet jak ktoś może nie do końca ma wsparcie rodziców i musi sobie sam radzić. Okej, IZE to jest ten dokument, który sprawia chyba najwięcej problemów i który trzeba sobie zrobić tutaj na miejscu. Przynajmniej ja do tej pory wszystko musiałam robić tu na miejscu. Być może coś się zmieni w tym roku w związku z pandemią, ale nie wiem, jak to będzie działać dla pierwszaków, dlatego że w moim przypadku po prostu przedłużą, jakby wezmą moje IZE z zeszłego roku, czyli nie muszę chyba wysyłać żadnego nowego IZE. Nie wiem, jak będzie dla Was. Tak jak było do tej pory, to trzeba było z dokumentami gotowymi, czyli tam trzeba było mieć takie jakby oświadczenie o zarobkach rodziców, jakie macie nieruchomości, jaki jest ich metraż, kto wchodzi w skład rodziny, czy posiadacie dobra, jak to powiedzieć, nieruchome, ruchome, nie wiem, jak to powiedzieć, jakieś takie bogactwa, nieruchomości, jakby z tego wszystkiego trzeba się wyspowiadać według jakiejś tam listy wymagań i dołączyć dokumenty, które potwierdzają jakby prawdziwość tego oświadczenia. Może to być PIT, ale nie jest to dobry pomysł, bo PIT ma, trzeba było tłumaczyć bardzo wiele stron. My po prostu poświadczaliśmy tak naprawdę zgodność podpisów u prawnika, to znaczy notariusza, więc jakby też nie do końca chcę wchodzić w ten temat, dlatego że każdy region będzie miał jakieś takie swoje własne przepisy. I też każda osoba, która to robi, napotyka innego urzędnika, który to robi w inny sposób i będzie albo się czepiał o jakieś dokumenty, albo się czepiał o jakieś inne dokumenty. To dopiero trzeba przejść, żeby zrozumieć, jaki tu jest burdel, więc ja nawet Wam nie gwarantuję, że to, co ja mówię, to się sprawdzi w Waszej sytuacji. Zazwyczaj się sprawdza i tutaj są dwa kafy, które polecam. Jakby jeden muszę się dopytać koleżanki, bo mi wyleciał z głowy adres, ale jeden jest na Vittorio Emanuele, no to jakby ktoś się dostał do Turynu, no to mogę pomóc. A właściwie to nawet źle powiedziałam, przepraszam, bo Wy musicie mieć to IZE zanim się dostaniecie. I to jest chyba największy problem. Dlatego, że deadline'y na wszelkie stypendia to jest tak sierpień, wrzesień, czyli jeszcze nie wiecie, że się dostaniecie na ten konkretny uniwersytet, bo jakby możecie wybrać wszystkie uniwersytety. A mimo to musicie już mieć te dokumenty ogarnięte. Więc no ja wiem, że to nie jest idealne i wiem, że to jest trudne, ale nie wiem, jak to będzie działać w tym roku z tą całą pandemią. Czy musicie tutaj przyjeżdżać i robić to osobiście? Podobno jest jakaś procedura online, ale szczerze mówiąc, jak tylko zobaczyłam ilość jakby przepisów, które teraz weszły nowych w związku z tym jakimiś online modality, to nawet się w to nie zagłębiałam. Także IZE musicie mieć. IZE to jest taka jakby kalkulacja waszego statusu finansowego na podstawie jakby sytuacji waszej rodziny. Ile macie członków rodziny, ile dzieci mają wasi rodzice, czy kogoś muszą jakby jeszcze utrzymywać. Wydaje mi się to bardzo, wbrew pozorom, bardzo sprawiedliwy system, bo i czesne jest naliczane według tego IZE. Im macie niższe IZE, tym jakby większe macie benefity. Więc tutaj macie te dwa linki, na których możecie jakby sobie poszukać szczegółów. Stypendium. Stypendium w Piedmoncie jest stosunkowo łatwo uzyskać, chociaż jest procedura jest bardzo skomplikowana, więc może nie będę się zagłębiać tak we wszystkie szczegóły. Powiem tylko tyle, że jest to nieco ponad 5000 euro na rok i przy tym, jak macie to najniższe IZE, to płacicie tylko 16 euro za studia za rok.
Więc wydaje mi się, że to jest takie dość uczciwe. Jak ktoś ma wysokie IZE, to płaci pełne czesne, które zaraz Wam pokażę. Tutaj są te linki dla stypendium, możecie sobie poczytać, jak to wygląda. Ten jest po angielsku, tutaj na EDIS-u to jest jakby taka instytucja, która się zajmuje stypendiami. Chwila, gdzie jest ten? O, nie wiem, gdzie jest ten slajd z tym. Okej, dobra, to nie, to musiało mi go usunąć, musiałam sobie go usunąć przez przypadek. W każdym razie czesne wynosi maksymalnie nieco ponad 2500 euro, jeżeli macie to najwyższe IZE i ta granica IZE to jest 80 tysięcy euro rocznie. I żeby wasi rodzice musieli zarabiać 80 tysięcy euro rocznie, to naprawdę na standardy polskie trzeba by być naprawdę bardzo bogatym. Takim naprawdę bardzo bogatym. Więc moi rodzice nie uważam, żeby zarabiali jakoś bardzo mało pieniędzy, a mam najniższe IZE możliwe, więc nie jest trudno dostać. Dobra, teraz o samym uniwersytecie. Uniwersytet Turyński jest oczywiście uniwersytetem publicznym. Tutaj się znajduje przy Francji i Szwajcarii. Na samej górze. Mówią, że podobno research output jest bardzo wysoki. No, nie mogę się nie zgodzić, że wykładowcy, którzy nas uczą, mają jakby wiele publikacji, są ekspertami w tym zakresie, choć niekoniecznie przekłada się to na jakość uczenia. Według rankingu jest jakimś tam top 5 włoskim uniwersytetem i trzecim pod kątem badań naukowych, czy tam działalności naukowej. Tutaj wstawiłam dość ciekawy link, którego wcześniej w ogóle nie widziałam, o zasadach studiowania. Znajdziecie tam dosłownie wszystko o tym, jak wygląda sesja, jak wyglądają oceny, bo oceny też są dość śmieszne, bo jest od 0 do 30 skala. Nie wiem czemu. Od 18 się zdaje i tu w tym linku jest wszystko na ten temat, jakbyście chcieli sobie poczytać po angielsku nawet do tego, więc jestem zaskoczona. Chyba największym minusem uniwersytetu, poza burdelami i innymi problemami, jest to jego lokalizacja. Nie wiem, czy tutaj dobrze widzicie, ale tu jest Turyn. Nie wiem, czy tu widzicie, ale tu się pokazuje godzina 22, dojazd same z Porta Nuova, czyli z głównej stacji. Czyli odtąd dotąd to jest jakieś półtorej godziny. Szpital znajduje się poza miastem i powiedziałabym, że dojazd jest mało przyjemny. Trzeba się przesiadać. Komunikacja jest bardzo słaba, niepunktualna. Też słabej jakości, te autobusy są brudne, czasami nie przyjeżdżają, czasami są spóźnione 40 minut, czasami nawet nie wiadomo, czy przyjeżdża następny za wcześnie, czy ten jest tak spóźniony. Po prostu nawet na Google nie idzie śledzić tych wszystkich rzeczy. Do tego poza centrum miasta jakby ta jakość się jeszcze bardziej pogarsza. Są autobusy, które na przykład na uniwersytet można dojechać tylko autobusem jednej linii. I ten autobus też bardzo często jest opóźniony albo nie przyjeżdża, więc jakby jest to problem. A nie da się mieszkać w pobliżu samego szpitala, dlatego że to jest tak jakby poza miastem. To nie jest jakby w środku miasta jakiegoś, nawet miasteczka, tylko to jest w ogóle jakby osobny kompleks poza miastem. Jakby tam nic nie ma. Także no nie jest to idealne. Sam uniwersytet to jest tylko tak, jak tutaj widzicie, taka okrągła sala i po prostu te sale wykładowe są w takim okręgu i jakby wszystkie jakby lata, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty mają jakby zajęcia naprzeciwko siebie. Jeszcze tam na drugim piętrze są dodatkowe sale z komputerami i te sale z mikroskopami. Jest też stół taki anatomiczny, nie wiem, czy kojarzycie Anatomasz, który jest po prostu super najnowszą technologią, ale praktycznie z niego w ogóle nie korzystamy, nie ma do niego dostępu, także
Jakby same te sale naprawdę nie są złe, są czyste, ładne, przejrzyste, Wi-Fi jest dostępne. Natomiast czasami mam wrażenie, że nie korzystają z tego sprzętu. Plan roku, wydaje mi się, że to jest dość ciekawy temat, bo jest zupełnie inaczej zorganizowany niż studia w Polsce. Po pierwsze, w porównaniu do innych uniwersytetów we Włoszech mamy 100 osób na roku, aktualnie może z 90, chyba z 10 osób odpadło albo odeszło. Na moim roku większość osób to Włosi. I teraz tak, tutaj są konkretne daty, kiedy się zaczyna, od kiedy trwa semestr i kiedy są sesje, bo mamy coś takiego jak sesję ciągłą. Czyli mamy sesję zimową, wielkanocną, letnią, jesienną oraz Christmas Special Edition, czyli świąteczną sesję. W praktyce to oznacza, że właściwie nie ma momentu w trakcie roku, kiedy można sobie odpocząć. I to jest moim zdaniem jeden z największych minusów tych studiów. Nie ma takiego momentu w trakcie roku, że można sobie pojechać na wakacje, dlatego że nawet jak skończycie studia w czerwcu, to zaraz w czerwcu jest sesja, potem w lipcu jest sesja, są jakby dwie pod rząd, potem jest sierpień, ale we wrześniu jest kolejna sesja, czyli jak chcecie zaliczyć niepozaliczane egzaminy, no to sierpień też trzeba się, w sierpniu też trzeba się uczyć, więc jedynym właściwie momentem takiej przerwy jest, jak się zaczyna nowy rok, to po sesji wrześniowej. Następna sesja jest dopiero w grudniu i to jest jedyny moment, gdzie można sobie trochę odpocząć. Więc tutaj są te wszystkie daty, jak jesteście zainteresowani, od kiedy są sesje, to przepraszam, można sobie zajrzeć. Jeszcze jedną ważną informację powiedziałabym tutaj, że w przeciwieństwie do Polski, wydaje mi się, że tak, w Polsce jest inaczej, w trakcie sesji egzaminacyjnej nie mamy zajęć, nie ma w ogóle żadnych zajęć. Czyli jakby można siedzieć w domu albo nie w domu i się po prostu uczyć do tych egzaminów. Plan studiów. Nie wiem, jaki mamy czas. 20 minut. Okej, no to mam tutaj cały plan studiów na całe 6 lat. Przez 6 lat mam na myśli 5,5 roku, bo jak kończycie 5 rok, no to ten 6 jest jakby tylko pół roku, więc studia trwają 5,5 roku, ale można powiedzieć, że jest rok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chyba jedną z ważniejszych różnic jest obecność pracy magisterskiej na 6 roku albo 5. Nie jestem pewna. W każdym razie trzeba zrobić jedną pracę badawczą i trzeba ją obronić. I z tego powodu też nie w każdym kraju się dostaje tytuł MD, a we Włoszech tak, czyli dostajecie jakby tytuł magistra, odpowiednik magistra, MD. Dlatego, że jakby bronicie swoją pracę magisterską. Do tej pory było tak, że po studiach trzeba było jeszcze podejść do esamedistatu, który był jakby odpowiednikiem polskiego leku, a potem do egzaminu specjalizacyjnego na konkretną specjalizację, ale esamedistatu zostało zlikwidowane, już go nie ma. Więc z tego wynika, że teraz po 5,5 latach studiów po prostu jest koniec studiów i dostaje się ten tytuł. No, tak mi się wydaje, że chyba tak będzie. Być może coś się zmieni jeszcze, ale nie jestem pewna. Jak będziemy mieli chwilę jeszcze i wyrobię się z prezentacją, to możemy sobie przejrzeć ten plan studiów, a jak nie, no to jest w prezentacji, możecie sobie to obejrzeć. Praktyki za granicą, Erasmus, tutoring. Są możliwości wyjazdu za granicę. Jest Erasmus, ale jest na naszym uniwersytecie bardzo ograniczony. Jest bardzo mało miejsc i do tego jakby cały system dostania miejsca na Erasmusie jest taki, powiedziałabym, konkurencyjny. Trzeba mieć dobre oceny, bo tych miejsc jest po prostu mało i liczy się też język. No, trzeba zdać na przykład, mimo tego, że studiujemy w języku angielskim, i tak musimy zdać egzamin językowy
z angielskiego w takim jakby osobnym ośrodku, plus język kraju, do którego jedziemy. I to wszystko się liczy tam do punktów, jeżeli ktoś chce jechać na wymianę. Plus te wymiany niekoniecznie są jakieś takie super, bo na przykład w tych lepszych krajach typu Niemcy, Szwajcaria jest po prostu bardzo mało miejsc. Sporo jest w takich krajach jak Słowenia, Portugalia na przykład. Znaczy ja nie mówię, że to są gorsze kraje, tylko być może więcej osób byłoby zainteresowanych jakby Niemcami, czy Szwajcarią, czy na przykład Wielką Brytanią, a takich miejsc nie ma, przynajmniej na przykład w Wielkiej Brytanii. Jest za to Erasmus Traineeship i Mobilità Internazionale i to są dwa programy, które pozwalają Wam wyjechać na praktyki wakacyjne na przykład i dostać za to pieniądze. Jeszcze się napiję na chwilę. Mobilita jest naliczana według waszego IZE, stąd nie liczy się, do jakiego kraju jedziecie, liczy się, ile macie, jaki macie jakby przychód domowy. Dla najniższego IZE dostajecie 600 euro wsparcia plus zwroty kosztów podróżowania. Erasmus Traineeship to jest naliczane według kraju, do którego jedziecie, plus zwrot kosztów dojazdu do tego kraju. Ja tu zostawiałam dwa linki, jak ktoś jest zainteresowany, może sobie przeczytać więcej. Znalazłam coś takiego jak tutoring, który ma niby pomóc osobom, które się aplikują na studia i niby mają Wam przez te linki pomóc dowiedzieć się tych wszystkich rzeczy o studiowaniu w Turynie, natomiast jak zaczęłam grzebać, to mnie przekierowywało na następną stronę i ostatecznie na jakiś helpdesk i ja mam dość złe wspomnienia z takimi helpdeskami, bo większość osób nie mówi tam absolutnie w ogóle po angielsku, ale jak ktoś mówi po włosku, to myślę, że warto sobie to obczaić. Język studiowania. U mnie jest to język angielski. Trzeba znać angielski naprawdę bardzo dobrze. Trzeba się w nim umieć płynnie wypowiadać, bo mamy ustne egzaminy i znać terminologię naukową. No bo jak zdajecie IMAT, no to i tak musicie znać te wszystkie pojęcia. Niestety te same zasady niekoniecznie obowiązują profesorów, ponieważ niektórzy naprawdę bardzo słabo mówią po angielsku. Takie, no nie wiem, takie A2, B1 w porywach. I to z takim akcentem, że naprawdę jest takich dwóch, co po prostu nie chce nas jakby z imienia i nazwiska o nich mówić, ale po prostu tragedia. Są też tacy, którzy mówią po angielsku po prostu idealnie, perfekcyjnie, nawet bez jakiegoś akcentu, także jest niesamowicie różny poziom i bardzo ciężko jest tutaj mieć jakąś taką wyrównaną opinię na ten temat. Poza uniwersytetem trzeba się nastawić, że większość osób nie zna języka angielskiego. Trzeba będzie się porozumiewać jedynie po włosku. Zajęcia. Poziom, schemat i tryb. Przez cały semestr mamy praktycznie... Nie no, mamy w zasadzie tylko zajęcia teoretyczne. Każdy wykład trwa 2 godziny, czyli można... Faktycznie ten pierwszy rok był taki, że mieliśmy zajęcia od 9 na przykład do 18 albo 19 czasami. Zajęć takich bardziej praktycznych to z tych klinicznych przedmiotów mamy tak zwane dorsale, czyli te jedno, dwa zajęcia takie bardziej praktyczne, gdzie może jakiś rozwiązujemy jakieś przypadki kliniczne, no takie udawanie, że coś praktycznego robimy pod sam koniec danego przedmiotu. Wszystkie materiały są, przynajmniej powinny być dostępne na platformach i tutaj zaznaczałam, że jest to liczba mnoga. Mamy tych platform chyba... Nie kłamie, naprawdę ze 4 i każdy wykładowca sobie wrzuca na inną platformę i trzeba dość dobrze ogarniać, kto wrzuca co gdzie, a przy wielu przedmiotach jest to naprawdę problematyczne. Naprawdę ciężko się połapać, gdzie co jest.
ale jakby z zasady większość faktycznie wszystko udostępnia w miarę na czas. Ale są też przypadki, gdzie nie wysyłają wcale, albo wysyłają po włosku, albo wysyłają kilka dni przed egzaminem. Także tak też bywa. Egzaminy. Mamy sesję ciągłą, tak jak mówiłam, mamy sesję zimową, wielkanocną, czerwiec, lipiec, potem wrzesień, potem grudzień. W praktyce oznacza to, że wykładowcy wiedzą, że mamy tą sesję ciągłą i robią egzaminy tak trudne, że właściwie nie znam osoby u siebie na studiach, w ogóle nikogo na wydziale, kto zdaje egzaminy w jednej sesji, ani nawet w dwóch sesjach. Większość osób rozkłada je sobie na, no nie wiem, na przykład kończymy semestr, pierwszy semestr, więc pierwsza sesja jest w styczniu, więc większość osób zdaje te egzaminy w styczniu, potem na Wielkanoc, a potem w czerwcu. A egzaminy z drugiego semestru czerwiec, lipiec i na przykład wrzesień. Także jakby trzeba się przygotować, że no te studia są bardzo obciążające psychicznie i fizycznie. Przynajmniej u mnie. Do tego każdy egzamin, praktycznie każdy przedmiot to jest egzamin pisemny oraz egzamin ustny. Egzamin pisemny uprawnia Was do wstępu na egzamin ustny, ale jak oblejecie ustne, to najczęściej trzeba powtarzać też pisemne. Czasami niektórzy pozwalają zdawać, rozkładać sobie pisemne na przykład na jedną sesję, potem ustne na drugiej, ale to wszystko zależy od konkretnego przedmiotu. Także naprawdę trudne są te egzaminy. W Liverpoolu nigdy nie miałam problemu ze zdaniem egzaminu. Nie mówię tego, żeby się chwalić, tylko po prostu jakby, żeby porównać poziom. Większość egzaminów zdawałam, no nie wiem, na 2-1, na fest, a tutaj po prostu naprawdę nieraz zdarzyło mi się oblać egzamin i jakby nie mam żadnego, myślę, że to nie jest żaden powód do wstydu. Te egzaminy są naprawdę trudne. Na ustnym naprawdę oczekują, że zna się wszystko na pamięć i to trzeba znać na pamięć nie tylko materiał, ale też dokładnie to, czego oni uczyli, a niekoniecznie jakby... No nie wiem, no trzeba po prostu mówić to, czego oni nas uczyli na zajęciach. Czyli najlepiej się uczyć tak naprawdę ze skryptu. Powszechną praktyką, czego nigdy nie widziałam w Anglii, jest to, że niektórzy przeciągają zdawanie egzaminów nawet po kilka lat. Naprawdę niektórzy mają na przykład fizykę wciąż do zdania na czwartym, piątym roku. To jest... niesamowite wręcz i to jest takie obciążające, bo cały czas coś nam wisi i cały czas jakby wiemy, że musimy wrócić do jakiegoś głupiego egzaminu, ale to się naprawdę zdarza i to nie jest tak, że to się zdarza osobom, które nie ogarniają uniwersytetu czy są w tyle. To jest jakby naprawdę powszechne, bo tak ciężko jest się ze wszystkim wyrobić na raz. Okej, praktyki. Nie wiem, jak jest na czwartym, piątym roku, bo jeszcze jakby... Ja jestem pierwszym rokiem, od kiedy zmienili medycynę z włoskiej na angielską. Ale na trzecim roku mieliśmy mieć w sumie 6 tygodni praktyk. Teoretycznie mieliśmy mieć 2 tygodnie na chirurgii, 2 tygodnie na internie i 2 tygodnie ze zdrowia publicznego, cokolwiek to znaczy. Ale w związku z niepodpisaniem umowy z jakąś tam placówką zdrowia publicznego zmienili nam te 2 tygodnie na internę, czyli w sumie 4 tygodnie interny, 2 tygodnie chirurgii. Nic z tego nie mieliśmy i to chyba nam przepadło. Jak jest na trzecim roku? Nie wiem, ale wstawiłam Wam plan studiów, więc możecie sobie tam zajrzeć, jeżeli jesteście ciekawi. Praktyki szpitalne. U nas, na naszym uniwersytecie, odbywają się pojedynczo lub w grupach 2-3 osobowych z ludźmi ze swojego roku. Bo na przykład na innych uniwersytetach w stylu Pavia jest inaczej. Jest się w dużo większych grupach i są one wymieszane. Tutaj te praktyki, w zależności, to zależy od szpitala. Niektóre szpitale godzą się na jednego studenta na oddział,
inne przyjmują nawet po 2-3 osoby. To wydaje mi się akurat dość dobrym rozwiązaniem, dlatego że jak jest zbyt wiele osób, to też mało się robi, no bo jakby się to rozkłada. Stąd wydaje mi się, że jest to plus Turynu. Minusem jest to, że te szpitale są daleko poza miastem, są rozsiane. Jeden jest Pinerolo, to jest jakieś 40 km. No, właściwie bez samochodu nie ma jakby szans dojechać. A drugi jest w Rivoli, który jest też w innym mieście. A trzecią opcję mieliśmy w swoim macierzystym szpitalu, ale jakby tam wszyscy aplikowali w pierwszej kolejności, więc bardzo ciężko było się tam dostać. Brak zajęć z umiejętności klinicznych. Nie mamy żadnych OSCE, nie mamy żadnych... OSCE to jest Objective Clinical Examination Skills. My tego nie mamy. Więc jakby umiejętności kliniczne studentów są bardzo nierówne. Zależy od tego, w co się chcecie angażować. Czy macie odwagę się o coś spytać. Jak nie, no to będziecie stać z tyłu i raczej nikt nie będzie was do niczego siłą zmuszać i nikt nie będzie sprawdzać, czy umiecie, nie wiem, założyć wentflon. Także ten poziom jest tutaj bardzo niewyrównany. Brak szacunku do organizacji czasu studenta i nie da się zdać wszystkich egzaminów w jednej sesji. No to jest, wydaje mi się, dość znamienny problem, bo w Liverpoolu jakby mieliśmy sesję, kto nie zdał, wylatuje, albo ma sesję poprawkową, jak jej nie zda, no to wylatuje z uniwersytetu i cześć. I ja wiem, że to jest duża presja, ale z drugiej strony, jak ciągną się za wami egzaminy, po jeden semestr, drugi semestr, rok, to naprawdę nie ma momentu, gdzie można sobie odpocząć, gdzie można pojechać na spokojnie na wakacje, zawsze coś wisi. A naprawdę, choćbyście nie wiem, jak byli zmotywowani, to nawet nie z waszej winy nie będziecie w stanie zdać tych egzaminów, bo na przykład wykładowca wyśle wam materiały, nie wiem, kilka dni przed egzaminem. Poziom wykładowców skrajnie różny. Od takiego top-notch, naprawdę takich, co... Kurczę, no nawet w Liverpoolu niewielu takich miałam. Na przykład jest taki jeden, Siasia się nazywa, z Clinical Pathology. Gość jest po prostu niesamowity i nawet na jego zajęciach po prostu zawsze byli wszyscy. Są tacy, że naprawdę byłam na 2-3 zajęciach i więcej nie ma sensu się pojawiać, bo po prostu szkoda czasu. No oczywiście obecność jest obowiązkowa, ale jakby tutaj też wiele osób jest bardzo kreatywnych. Na przykład jeden wykładowca wymyślił sobie plik Excela online, na którym trzeba było wpisywać obecność i tylko dać krzyżyk, że się jest. Czyli w sali było 5 osób, ale na Excelu była obecność prawie 95%. Także jak to woli. Życie codzienne. Zajęcia na uczelni są problemem, bo ten dojazd jest daleki. I to się nie wydaje obciążające tak z prezentacji na komputerze, ale jak macie codziennie dojeżdżać i męczyć się w tej komunikacji wiecznie spóźnionym autobusem, no jest to trudne. Ja na początku używałam samochodu, ale potem ze względu na to, że jakby po jakimś czasie trzeba przerejestrować samochód, więc już jakby nie korzystałam z niego. Samochód jest dobrym rozwiązaniem, ale jest rozwiązaniem tylko chwilowym. Ostatecznie i tak trzeba korzystać z autobusów i one nie są super. Studentów międzynarodowych jest mało w Turynie, na przykład w przeciwieństwie do Mediolanu. Nie jest to takie jakby... Ten uniwersytet nie jest taki międzynarodowy. Więc też powiedziałabym, że mieszkańcy często są zdziwieni, że ktoś mówi po angielsku, albo jeszcze nie daj Boże w innym języku. Potrafią się oglądać, potrafią pytać, skąd jesteśmy, po co tu jesteśmy, ale wydaje mi się, że nie spotkały mnie żadne nieprzyjemności. No ale też jestem biała i jakby jestem blondynką i jakby może też z tego powodu, bo wiem, że ludzie na przykład z Brazylii mieli problemy i spotkali się z jakimś tam rasizmem, więc to też zależy
czy jesteśmy jakby z Europy, czy nie. Absurdy biurokracyjne potrafią naprawdę... Wow, nawet nie chcę wchodzić w ten temat. Zwykłe, żeby założyć konto w banku, musicie mieć numer telefonu. Żeby dostać kartę do telefonu, większość wam powie, że musicie mieć konto w banku. Powodzenia w szukaniu takiej osoby, która gdzieś tam się zgodzi i wam założyć konto, czy tam dać wam kartę do telefonu. To jest takie ode nasza do kajfasza. Turyn jest stosunkowo tani. Na przykład spritz w takim barze Le Panque kosztuje 1,5 euro, tak normalnie około 3 euro. Wydaje mi się, że to jest takie okej ceny. Wynajem jest tani, jedzenie na targu z warzywami i owocami jest tanie, można iść do Lidla, do Esselungi. Naprawdę można się fajnie, tanio i łatwo utrzymać. Transport publiczny, jak już mówiłam, jest tragiczny, szczególnie na obrzeżach miasta, czyli dokładnie tam, gdzie dojeżdżamy na uniwersytet, w sensie do szpitala. Jest bardzo mało aktywności i zajęć dodatkowych dla studentów. Bardzo mało. To nieporównywalne do tego, co miałam w Anglii, gdzie było jakieś mnóstwo klubów, jakiś tam strzelecki, wszystko było na kampusie, jakieś tam kursy językowe, kursy jogi i wszystko było dostępne i jakby tanie. Tutaj niby są te centra sportowe, ale w związku z tym, że jakby mamy szpital za miastem, to nie jest takie proste dojeżdżać jeszcze na zajęcia. Plus jakby zgrać to też z rozkładem godzin też nie jest to proste. Jest mało organizacji studenckich. Mamy tak naprawdę tylko EMSE i o ile się nie mylę, na tym wydziale włoskim jest IFMSA, czyli tam International Federation of Medical Students i to jest chyba włoski SISM, ale jego nie ma na naszym wydziale, jakby trzeba się osobno zapisać. Na tym włoskim wydziale jest też organizacja jakby taka studencka chirurgiczna, ja w niej jestem, ale w niej też się tak nie za wiele dzieje. Praktycznie nie ma w ogóle konferencji dla studentów, poza konferencjami, które organizują sobie studenci z Mediolanu. Tam było parę takich konferencji, ale poza tym praktycznie nic nie ma. Więc zupełnie nie tak jak w Polsce, zupełnie nie tak jak w Wielkiej Brytanii. Teraz powiem o największych zaletach Turynu, zanim zacznę narzekać. Mamy chyba nieco większą ilość praktyk niż na innych uniwersytetach, bo na tym pierwszym roku mamy zawrotne 5 dni praktyk pielęgniarskich i potem na trzecim, czwartym, piątym roku też mamy praktyki. Są stosunkowo niskie koszty życia w porównaniu do Mediolanu, nieporównywalnie niższe czy Rzymu. Miasto jest przepiękne i tak jak jest na tych zdjęciach, naprawdę to tak wygląda. Miasto jest przepiękne i widoki Alp ośnieżonych, wow, naprawdę. Stypendium i akademiki są stosunkowo łatwo dostępne. Na przykład nie ma takiej bitwy jak w Mediolanie. Jest blisko na narty, więc narciarze myślę, że byliby zadowoleni. I na karnety studenckie są jakieś tam zniżki. Macie zajęcia jakby w jednym ośrodku od samego początku, w jednym szpitalu poza miastem. Więc jak kogoś cieszy to, że są zajęcia w szpitalu, to Turyn akurat jest właśnie takim miejscem. Mamy szkolenie Basic Life Support na drugim roku. Nie wiem, czy to jest praktykowane też na innych uniwersytetach. Potem chyba na czwartym, piątym roku jest Advanced Life Support, też jest szkolenie z certyfikatem. Oczywiście szkolenie jest po włosku. Jest możliwość podjęcia płatnej pracy z uniwersytetem. Sorry, tutaj jest błąd, z uniwersytetem powinno być. Jest to praca na 200 godzin, jakaś taka administracyjna, tylko można to zostać dopiero w latach tam 3-6, bo na to się trzeba zgłaszać i trzeba mieć odpowiednią ilość odpowiedników ECTS-u. My mamy CFUs, w Polsce są chyba ECTS-y. Okej, teraz problemy. Trochę tego będzie, mam dwa slajdy na to, ale myślę, że warto przez to przejść, żebyście byli świadomi, jak to wygląda. Jest absolutny burdel organizacyjny, dosłownie w każdym miejscu, na każdym etapie i na każdym poziomie.
jest niesamowita psychologia. Nie jest tak, że idziecie do jednej osoby i ta osoba wam pomoże, tylko najczęściej powie wam, idźcie do tej i do tej osoby, a tamta osoba wam powie, nie no co ty, idź jeszcze do innej osoby. I tak jest po prostu praktycznie ze wszystkim. Jak przychodzi tutaj cokolwiek załatwić, to naprawdę mi się już robi niedobrze. Nic nie jest jasno napisane. To nie jest tak jak w Wielkiej Brytanii, że jest gov.com, .uk i po prostu wszystko jest pięknie napisane, gdzie iść, co zrobić, jakie są kroki w życiu. Po prostu naprawdę załatwić jakby jakąkolwiek papierologię, te przepisy są tak niejasne. Ci urzędnicy są tak niedokształceni, niekompetentni często, że sami jakby często nie wiedzą, jakie są przepisy, trzeba się z nimi kłócić. Nie bójcie się kłócić, jeżeli uważacie, że ktoś nie ma racji. Jak ktoś wam powie, że Polska nie jest w Unii Europejskiej, musicie się kłócić. O wszystko trzeba się wykłócać i naprawdę nigdy nie zostawiajcie żadnej papierologii na ostatnią chwilę, bo to naprawdę zajmuje ogromną ilość czasu. Drugim zaskoczeniem dla mnie było to, że na przykład w Wielkiej Brytanii wszystko organizowała sekretarka, jakby nasz dziekanat, taki, nie wiem, wydział. Oni to wszystko organizowali. Dostawaliśmy tylko maile i powiadomienia na naszym portalu, że ktoś, nie wiem, zaaplodował wykład, jakieś slajdy, nagranie z wykładu. Tutaj wszystko organizują sobie studenci. Przekładanie wykładów, umawianie się z wykładowcami. Podczas pandemii po prostu studenci muszą sami pisać do wykładowców, żebyśmy mieli zajęcia. To nie jest takie oczywiste, że mamy mieć zajęcia. Wszystko organizują sobie studenci. Właściwie sekretarka nie ma żadnej roli u nas, czy tam dziekanat, czy wydział. Nie ma tam nawet po co iść. Wszystko robią sami studenci. I jest to ogromny konflikt interesów, dlatego że na przykład Włosi jeszcze mają taką mentalność, nie wiem, czy to ze szkoły, ale wydaje mi się, że w Polsce być może jest podobna mentalność, że jakby do tych wykładowców trzeba się jakby zwracać tak bardzo pokornie, jakby przypadkiem kogoś nie obrazić. Jakby nie ma takiego, nie wiem, że idę na uniwersytet, więc wymagam. W Anglii było zupełnie inne podejście. Jakby płacę, wymagam. Jeżeli płacę za studia 9 tysięcy i idę na uniwersytet po to, żeby się na nim czegoś nauczyć, to nie może być tak, że ktoś się nie pojawi na zajęciach. Jakby tutaj jest zupełnie inaczej. Tutaj ktoś się nie pojawi na zajęciach. Może grzecznie zwrócimy mu uwagę, że nie wiem, coś było nie tak. No jest to ogromny konflikt interesów, no bo z tymi wykładowcami spotkamy się na egzaminie ustnym, który jest bardzo subiektywnym egzaminem. I ja się osobiście spotkałam z tym, że no jakby oni faktycznie nie są obiektywni. To znaczy raz dostałam faktycznie niższą ocenę, bo się gdzieś tam upominałam, że naprawdę nie powinno być tak, że wykładowca się nie pojawia na zajęciach. No ale to już mój problem. Jest zbyt mało miejsc na praktykach. To znaczy nie wiem, na jakiej zasadzie oni w ogóle wymyślili te praktyki, ale jak sobie policzycie sumaryczną ilość miejsc na praktykach, no to macie 3 szpitale, przynajmniej na trzecim roku. W każdym macie na 2 tygodnie 1 lub 2, 3 miejsca, a studentów jest 90, powiedzmy, zapisanych. Więc jakim cudem w tym jednym semestrze, w którym trzeba zrobić te praktyki, każdy jest w stanie zrobić te praktyki szpitalne? Nie ma na tyle miejsc. Więc nie wiem też, na jakiej zasadzie oni to organizują. Jakby wiedzą, że ktoś już nie będzie w stanie zrobić tych praktyk na czas. No a przecież ilość tych jakby CFUs, czyli ECTS-ów, ma znaczenie, dlatego że jak ktoś się chce aplikować na stypendium, to musi mieć minimalną jakąś tam ilość zdanych przedmiotów w każdym roku, więc nie można sobie odpuścić. Jakby to nie jest takie bez konsekwencji. Także no trochę głupio jest to zorganizowane. Plus jakby zapisy na te praktyki są jakby na karteczce i kto przyjdzie wcześniej na uniwersytet i zapisze siebie plus swoich znajomych na karteczce, ten ma pierwsze miejsce, żeby wejść do sali, gdzie trzeba się zapisać na te praktyki. Nie, no system po prostu jak jest jakiś prehistoryczny po prostu. Podobno ma być jakiś system online, ale
kiedy, czy ja się w ogóle na to załapię, nie mam pojęcia. Raczej nie prędko. Więc jakby strasznie idiotycznie jest to wymyślone. No i jakby sam fakt, że nie mają zorganizowanej ilości miejsc na praktyki, które powinny teoretycznie iść razem z programem, no bo w tym roku robiliśmy sporo interny, więc rozumiem, że praktyki z chirurgii czy z interny powinny być mniej więcej w tym samym czasie, ale w życiu, po co? Można sobie robić te praktyki też na czwartym roku, tylko że problem wtedy jest taki, że jakby ilość rzeczy do zrobienia się kumuluje i to nikogo potem nie obchodzi, ile ktoś ma do zrobienia, czy komuś coś się nakłada. Jakby to nie jest w ogóle ich problem, tylko nasz problem. Dobra. Nie ma żadnych wymagań lub szkoleń odnośnie umiejętności klinicznych. Już o tym mówiłam, ale jakby nie ma żadnej struktury w uczeniu differential diagnosis, history taking, basic clinical skills. Tego po prostu nie ma. Nie ma tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie trzeba zdać ten egzamin umiejętności klinicznych tam co roku, czy w zależności od uniwersytetu, ale po prostu czegoś takiego nie ma. Czyli można teoretycznie wyjść z tego uniwersytetu, dostać tytuł lekarza, nie umiejąc nawet podstawowych rzeczy. Można. I znam takich ludzi, którzy nie do końca nawet czuli się komfortowo z pobieraniem krwi, czy zakładaniem wentflonu, czy nie wspomnę już o czytaniu EKG, czy jakieś tam zbieranie wywiadu. Niektórzy wykładowcy ledwo mówią po angielsku, wysyłają materiały po włosku, nie pojawiają się na zajęciach. Był taki jeden, co się nie pojawił ani razu na zajęciach. To był jeden przedmiot, konkretnie chirurgia plastyczna, ale było coś takiego i jakby sam fakt, że coś takiego w ogóle się zdarzyło i jakby nie dostaliśmy żadnego zastępstwa, nikt się tym nie zajął. I wcale nie oznacza to, że ten sam wykładowca będzie bardziej, jakby ten egzamin będzie zgodny z tym, czego on uczył, czyli niczego. Skąd? Jego część na egzaminie była jedną z najtrudniejszych. Więc i tak się trzeba tego nauczyć, i tak. Czyli to jest czasami takie trochę taki samouczek. Niektórzy wykładowcy w ogóle nie mają jakiegoś klarownego planu, ile jest wykładów, jakie tematy robimy. Niektórzy nam wysyłają ten plan wykładów, czy jakby wymagania na egzaminie mniej niż miesiąc przed egzaminem, niektórzy nawet, 3 tygodnie przed egzaminem. Nie ma klarownych czasem wymagań odnośnie tego, jak będzie wyglądać egzamin, a jak wspominałam, jesteśmy pierwszym rokiem. I ten egzamin dla nas za każdym razem jest nowy. Nie mamy żadnego wglądu do poprzednich egzaminów starszych lat. Po prostu nie mamy. Za każdym razem to jest taka niespodzianka. Więc to na pewno bardzo utrudnia zdawanie egzaminów. Słuchajcie, jak mnie rozłączy, to po prostu włączę live'a jeszcze raz. Nie mamy baz, tak jak mówiłam. Nie mamy... Wszystkiego trzeba się i tak nauczyć na egzamin ustny, więc nie ma tak, że ktoś się prześlizgnie. Po prostu trzeba wszystko solidnie umieć, więc ja jak narzekam zawsze na swój uniwersytet, to chodzi mi o sam fakt nauczania, bo jakby z niego wyjdziecie z naprawdę solidną wiedzą teoretyczną, bo naprawdę to, czego się uczymy, naprawdę trzeba umieć. Problemem są te umiejętności kliniczne, których po prostu bardzo brakuje. Nie wszyscy wykładowcy są chętni na komunikowanie się ze studentami, odpowiadanie na ich pytania. Większość chce odpowiadać na pytania. Jak wyślecie im maile z pytaniami, to chętnie wam odpowiedzą. Ale są tacy, którzy się trochę potrafią zezłościć. I zdecydowanie nie przyjmujcie kultury zwracania się do wykładowców, jak w Wielkiej Brytanii. Tutaj trzeba zawsze pisać profesor i wszystkie wymienić tytuły, bo naprawdę można kogoś obrazić. Absolutnie nie można przejść na imię po jakimś czasie. Duże przedmioty u mnie na uniwersytecie są ze sobą łączone. W efekcie na przykład mamy taki egzamin, który się składa na przykład z interny, chirurgii ogólnej, podstaw radiologii, podstaw psychiatrii, metodologii i jeszcze coś tam było.
już nie pamiętam co. Aha, jeszcze patologia kliniczna. No to w sumie chyba nawet 6. Zdać taki egzamin w jednym dniu, kiedy macie jakby jeden egzamin po drugim, czyli tak naprawdę 5-6 przedmiotów, jest cholernie ciężko. Naprawdę bardzo ciężko. Jeszcze macie pisemny i ustny z każdego. No może nie z każdego.